Nazywam się Wiktor Żołnowski, byłem na Quality Excites w zeszłym roku, byłem na Quality Excites 2 lata temu. Było Quality Excites 3 lata temu? Nie, to jest trzecia edycja, ale byłem. A więc u mnie się niewiele zmieniło, dalej sobie pracuję jako doradca, agile coach. Pomagam zespołom troszeczkę może bardziej technicznie teraz już niż jak to było kiedyś, wdrażając Scruma czy Lean czy Kanban. Teraz troszeczkę na niczym poziomie sobie operuję. I o tym będę chciał dzisiaj wam troszeczkę opowiedzieć. Bo mam takie dwie historie, w zasadzie jedną historię trochę dłuższą i jedną bardzo krótką, która się wydarzyła 2 dni temu. Ale o tym za chwilę. Zanim gdy przejdziemy do rzeczy, to już wiele osób wcześniej wspominało o tym Scrumie, Agile'u i innych rzeczach. Mój przedmówca tutaj, Sławek, też opowiadał o tym, że biznes nie rozumie Agile'a. Mało kto rozumie Scrum. Bardzo często implementacja Agile wygląda tak jak tutaj. Podpatrzyliśmy coś u Japończyków, więc teraz to zrobimy, bo u nich to działa. Na przykład długofalowe inwestowanie, karaoke jest lepsze. Tak też wygląda implementacja Scruma, tak? Coś gdzieś zobaczyliśmy i teraz będziemy robić Scruma, nie do końca rozumiejąc, o co chodzi. Ale to nie do końca o tym chciałem mówić. Natomiast chciałbym na początku zaznaczyć, że to, o czym będę opowiadał, działa w wielu organizacjach. Działa bardzo dobrze w wielu organizacjach, których znam. Niektórym organizacjom miałem okazję w jakiś sposób pomagać w implementowaniu tego, o czym będę tutaj mówił. W niektórych się to udało na bardzo dobrym poziomie, na bardzo wysokim poziomie, udało się osiągnąć pewne korzyści. W innych te korzyści też już są, a będą jeszcze większe, ponieważ to jest proces, który jest ciągły i praktycznie nigdy się nie kończy. Natomiast w wielu organizacjach te próby korzystania z metod, o których będę mówił, kończą się raczej marnym rezultatem. Nie chcę mówić niepowodzeniem, bo to nie o to chodzi, ale w organizacjach to po prostu nie działa. Kiedyś znalazłem chyba na Twitterze, po angielsku to dużo lepiej brzmi, uwierzcie mi, znalazłem taką sentencję, że niebezpiecznym jest stwierdzenie, że dana praktyka może sprawić, iż dana organizacja jest lepsza od innych. Czyli, że niebezpiecznym jest stwierdzenie, że na przykład organizacje, które używają Scruma, są lepsze od innych, albo organizacje, które używają Continuous Delivery, są lepsze od innych. To jest niebezpieczne. Wydaje się, że dużo bardziej prawdopodobne jest, że to jest całkiem na odwrót, tak? Że to te organizacje, które są najlepsze, które mają najlepszą kulturę, wybierają akurat te konkretne praktyki i potrafią je zastosować w taki sposób, który daje im najwięcej korzyści. I tak też wynika z mojego doświadczenia. Jak zobaczyłem tego tweeta, to się nad tym zastanowiłem, zrobiłem sobie taką małą retrospekcję na temat tego, co robiłem przez kilka ostatnich lat, z kim współpracowałem. I zacząłem się zastanawiać, w których organizacjom faktycznie pomogłem. Także naprawdę są efekty tego. W ten sposób powstała na przykład jedna książka, którą napisałem, Agile Transformacje. Możecie ją znaleźć na Limpabie. Ale to nie jest ta historia, o której będę dzisiaj mówił.